No dobrze, to nagrywam. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy parę ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim, co warto wspomnieć, jest taka książka. Jest taka książka Amiga Hardware Reference Manual. To jest trzecia i ostatnia edycja, wydana o dziwo przez wydawnictwo Addison Wesley, więc dosyć znane Computer Science. No ale to były dzikie lata 80., to jest chyba z 89 roku książka, albo z 91. No i odpowiednik tej książki, to znaczy się ta książka została w jakiś sposób cyfrowo wprowadzona, tak, i mamy jej reprezentację w postaci właśnie Amiga DevLowa i tam jest Hardware Reference Manual. To, co jest fajnego w tej książce, to, że no ona nie jest tak pociapana jak ten Amiga Hardware Reference Manual, który jest na stronie, to znaczy się te obrazki na przykład gdzie są tak po prostu wcięte, a nie przetłumaczone na jakąś taką dziwną postać tekstową, tak? Ale to już jest artefakt, ta książka jest praktycznie nie do zdobycia. Jest PDF marka. No jest oczywiście, jest zeskanowana, ale w formie fizycznej, prawda, jest już raczej, jak to się mówi, unobtainium, tak? A przynajmniej dosyć ciężko. No dobrze, to przypomnijcie mi, jak to jest, o czym my rozmawialiśmy ostatnio? O koperze, prawda? O koperze i o czymś jeszcze? No, koperlista. No i wszystkim tym, co związane z koperlistą, ale tam o czymś jeszcze rozmawialiśmy, prawda? Jak to coś się nazywało? Playfield? No nie, Playfield dzisiaj będzie. Blitter? Blitter jeszcze nie. Co tam było jeszcze takiego ciekawego? Mieliśmy tam taki piękny schemacik, jak postępują prawdostępy do pomiędzy. Tak, no ale z grubsza rozmawialiśmy o rastrze, tak? Właśnie. Raster, tak? Czyli sobie mówiliśmy, jak ten ekran jest, jak on hardware'owo jest wyświetlany przez ten monitor, tak? Czy ten telewizor. Mówiliśmy coś tam o tych naszych układach specjalizowanych, że one są, prawda? Że one są i coś tam robią. No i mówiliśmy o pamięci, o różnicach w pamięciach. Pokazywaliśmy ten diagram dziki, prawda, z tymi wszystkimi cyklami dostępu, tak? To był ten diagram, w sensie ten, tak? I okazuje się, że on bardzo dużo rzeczy tłumaczy, tylko on pokazuje się gdzieś tam na końcu tej książki, a nie na samym początku, prawda? Gdzieś w tej książce tak w międzyczasie są jakieś nieudolne tłumaczenia tego czy tamtego, prawda? I one wszystkie zbiegają do tego rysunku, tak? Przedstawiającego dostępy poszczególnych układów specjalizowanych i innych rzeczy do pamięci chip, tak? I to jest ważne, że to jest tylko do pamięci chip, bo do pamięci fast to tylko do pamięci fast czy do pamięci slow ma tylko dostęp procesor. No dobrze, to co my wiemy, to przypomnijmy sobie tak szybko, przez jakieś 5 minut, co my wiemy o koperze? Co to jest koper? No taki finite state machine. No taki state machine, bo mówić o tym procesor to za dużo, tak? No dobrze, to z czego się składają? Znaczy, czy on ma jakiś program, tak? On ma jakiś program, ten program nazywa się koperlistą, tak? To jakie mamy instrukcje w koperliście? Pamiętamy? No, mamy move, mamy wait i mamy skipa. Mamy move'a, wait'a i skipa. I tak pokrótce move, co robił? No, można modyfikować w rejestrze. Czyli co, 16-bitową stałą do jakiegoś rejestru specjalizowanego można było wepchnąć, tak? Co robił wait? Czekamy na pozycję tego promienia na ekranie. Czy na pozycję, no czasami się mówi pozycję promienia, pozycję w rastrze, tak? Czyli jakiś, ja nie pamiętam w jakiej kolejności, ale vertical position i horizontal position, tak? To znaczy, jak mamy ten nasz raster, to jest, co to jest? To jest horizontal position, to jest vertical position, tak? A jakiego rozmiaru jest to, na co czekamy? To znaczy się, ile to ma w bitach? Tak? No w tej instrukcji, ile zajmuje VP, ile zajmuje HP? Jeszcze pamiętam? W zasadzie 8.
8 bit. Jedna, 8, drugie 7 chyba. No ale okej, no z grubsza 8 bitów, tak? I to jaki w takim razie to okej, okay, to a jakiego rozmiaru jest raster? Licząc w pikselach low-resu, tak? Znaczy, wpisząc low-resu, to znaczy się, że gdzieś tutaj jest do wyświetlenia ekran 320x256, tak? To jaki jest rozmiar tego rastra? Tu i tu. Ktoś jeszcze pamięta? No to było 525 chyba. No ale to w low-resie. Nie, pytamy się o raster, to znaczy się pytamy o to, co się zdarza 50 razy na sekundę, a nie o 2,5 obrazy. To ktoś pamięta tutaj? Poza tym 525 odnosi się do NTSC, a nie do PAL-u, a my jesteśmy w Europie. Tak przypominamy, żyjemy na kontynencie euroazjatyckim, prawda? I tu raczej obowiązuje PAL, tak? Kiedyś jeszcze było coś takiego jak SECAM, ale to raczej nie. No dobrze, to ktoś przypomina sobie ile tutaj tego? Nie, słabo. 312. Ups. 312. 312 linii rastra mamy, tak? Co powoduje nam to, że nie jesteśmy w stanie czekać tak wprost na kilkanaście, kilkadziesiąt ostatnich linii tego rastra. I to zauważyliście w tym kodzie tam jakieś obejście tego problemu, jak z nim pracowaliście przy pracy domowej? Tam była jakaś taka funkcja, która robiła cop wait, prawda? Istnieje jeszcze jakiś wait save. O właśnie. I ten wait save to on działa tak, że możemy, że tam jest trik w środku i możemy oczekiwać na te dalsze, tak? A czy to wszystko jest przy waitie, czy coś jeszcze było przy waitie? Maska. Czyli była VP maska i HP maska i można było sobie robić takie oczekiwanie modulo, tak? Ileś tam pozycji, tak? No i skip, on też miał VP, HP i jak on działał? I też miał te wszystkie rzeczy tutaj, tylko jak on działał? Można czekać, żeby... No, on się wykonywał, przeskakiwał kolejną instrukcję, jeżeli te podane VP i HP już były. Tak? Czyli porównywał te VP, HP z tym, które jest tutaj, jeżeli to VP, HP było większe, równe, to wtedy przeskakiwał następną instrukcję, tak? I co my tam mogliśmy jeszcze robić ciekawego? Mieliśmy jakieś rejestry kontrolne tego kopera, prawda? Co to były za rejestry? Ktoś jeszcze pamięta? Dwa wskaźniki instrukcji. Dwa wskaźniki instrukcji. COP LC, COP 1 LC i COP 2 LC. Tak? I coś jeszcze było? Takie bitplane 2 mod, bitplane 1 mod. No nie, ale to służyło do to dzisiaj będziemy o tych rejestrach rozmawiać, a chodzi tylko o... Chyba COP 1 jump, COP 2 jump. COP 1 jump, chyba tak się one nazywały, COP 2 jump. I co one robiły te rejestry? No jeżeli się do nich zapisało, to umożliwiał się przeskok do... Znaczy jak się zapisało do COP 1 jump, to w tym momencie nastąpiło przeskok do instrukcji pod COP 1 LC. A, czyli COP 1 LC to jest bieżąca instrukcja tej COPER listy, bo to się COP 1 LC... A nie, no COP 1 LC... No właśnie, jak to jest? Czy my musimy... Jak nam zajdzie V-blank i my wrócimy promieniem na samą górę, tak? To co wtedy nam robi koper? Resetuje się i pobiera i zaczyna pobierać instrukcje stąd, tak? Czyli on ma jakiś wewnętrzny licznik instrukcji i on go nie eksponuje, tak? No więc co, jak cop jumpa, jak do niego zapiszemy cokolwiek, to koper od razu skoczy tutaj, tak? Jeżeli zapiszemy tutaj, to tutaj. No i przy pomocy tego tam można było jakieś pętle robić, jakieś inne tego typu rzeczy w zależności. No można było to sterować pozycją rastra, tak? I robić takie rzeczy. No dobra, to jeszcze parę rzeczy już sobie przypomnimy. To ile zajmowało czasu w pikselach low-resu, tak? Czyli w tych pikselach o tutaj. Ile czasu zajmowała pojedyncza instrukcja, przetworzenie pojedynczej instrukcji kopera? Pamiętam? Rzekłeś 8 pikseli? 8 pikseli, tak. 8 pikseli trwa przetworzenie instrukcji, czyli jedna instrukcja. A jaka jest rozdzielczość VP, HP? VP to
każdą linię możemy oczekiwać, tak? A jak jest z pozycją, pozycją poziomą? Tam chyba do 0. Jaką mieliśmy rozdzielczość? A, aha, to znaczy się, no faktycznie, to jest tak, że gdybyśmy się zapytali, to tutaj jest 454 piksele. No wiadomo, że z tych pikseli widać tylko te 320, troszeczkę z jednej strony, troszeczkę z drugiej strony, tak? Nie widać wszystkiego, no bo gdzieś tutaj te fragmenty są poza obszarem wyświetlania przez kineskop, w szczególności w niektórych tych momentach się dzieje hablank i wysyłanie tam tych wszystkich sygnałów synchronizacyjnych w palu, tak? No ale faktycznie jest tak, że 454, przy czym my możemy oczekiwać od pozycji E0, od pozycji zerowej do pozycji E0, więc to widać, że to się dzieli przez 2, tak? No ale to, że to się dzieli przez 2, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że my nie możemy, że tam jest nadal jest ograniczona rozdzielczość, że my nie możemy oczekiwać na każdy piksel od 0 do E0. Znaczy na każdą parę, bo to jest tak naprawdę już para pikseli, tak? Czy nie pamiętacie tego w ogóle, tak? No to przypominam, że można oczekiwać na, że rozdzielczość, czyli rozdzielczość HP, co to 4 piksele, piksele Loresu. Tak, czyli co czwarty piksel, czyli efektywnie na jakieś 113 pozycji możemy. A tam chyba 113, coś koło tego możemy oczekiwać. No dobra, to coś nam się jeszcze ważnego przypomina o Copperze? Zapytam może tak ogólnie. Rozumiem, że w takim razie wykonanie Coppera jest jakby zsynchronizowane z linią? Wykonanie Coppera jest... Tak, bo chodzi mi dosłownie o to, że jeżeli każda instrukcja trwa 4 cykle? O 8 pikseli Loresu. W sensie 8 pikseli i możemy czekać tylko na co... Aha, okej, okay, to czy możemy przesunąć. Da, nie, nieważne. Przez chwilę myślałem po prostu, że jest jakby regularna taka siatka, gdzie może się wykonać Copper. Nie, to znaczy się, no to jest tak, że możemy się po prostu ustawić na... W danym wierszu możemy się ustawić na którąś z tych 113 pozycji, prawda? I wtedy nam zje... dwie takie, prawda, dwa takie sloty, tak? Znaczy możemy sobie pomyśleć, że Copper konsumuje takie sloty czteropikselowe, żeby, czy może czekać na każdy slot, ale każda instrukcja zajmuje dwa sloty czteropikselowe, tak? Czyli już się zatrzymamy na, przypuśćmy, modulo 8 będzie równe 4, tak? No to dalej nam pojedzie po 8, rozjedzie nam 8 pikseli, tak? Zajmie mu to przetworzenie 8 pikseli. I my jeszcze wiemy, znaczy już troszeczkę wiemy, ale jeszcze nie do końca to rozumiemy, że z tego diagramu wynika również to, że gdybyśmy sobie teraz popatrzyli, kiedy Copper może działać, to tam gdzieś było napisane, że Copper może działać, prawda, tylko i wyłącznie, czy pobierać dane z pamięci tylko i wyłącznie w nieparzystych cyklach, czyli tak jak tutaj widzicie, tych, prawda, no, tu jest parzysty, tu jest nieparzysty, prawda, te które są zakreślone, to są nieparzyste, tak, to tylko on tutaj, no bo tutaj dostaje slot, którym tu może się bić z innymi układami o dostęp do chipu, prawda, a więc to jest mniej więcej tak zrobione. No i to, co jest ważne, to że jak sobie przewiniemy gdzieś tutaj dalej i się troszeczkę zastanowimy nad tym, to jeżeli zaczniemy korzystać z 6 bit planów, tak, no bo tutaj jest pokazane, prawda, pobiera w każdym cyklu pamięciowym, pobiera dane jednego z 6 bit planów, tak, no to zauważcie, że co drugi cykl no, czy tutaj będzie jakaś bitwa o te cykle? No i priorytet nad Copperem mają bitplany. Więc bitplany mogą wyciąć efektywnie cykle, przy pomocy których Copper pobiera instrukcje z pamięci. Tak?
co może skutkować tym, że no jeżeli dacie zbyt dużo bit planów, no to Copper będzie działać dwa razy wolniej, albo w ogóle, prawda, jego instrukcje nie będą miały kiedy się wykonać, wtedy kiedy będzie się wyświetlać zawartość bit planu. Że jeżeli Copper jest zatrzymany, to on jakby czeka, aż dostanie tą pamięć i się wykonuje, to się, że to się... Dostanie slot na to, żeby sobie przeczytać coś z RAM-u. Mhm. Tak. Okej, okay, czyli efektywnie może być tak, że przez to, że jest dostęp do bitplanu, to Copper się przesunie o ileś tam, na przykład pikseli, jeżeli... Tak, to znaczy się, gdybyśmy teraz chcieli ustawić, prawda, gdybyśmy teraz chcieli ustawić Coppera na to miejsce, ale tutaj jedziemy mocno z bitplanów, no to może się okazać, że ta instrukcja Coppera dopiero się wykona, jak my skończymy pobierać bitplany w danej. W danej linii, więc tak. Trzeba na tego typu rzeczy uważać, tak? Jak nie postawimy sobie skipa, no to też efektywnie wykona później i może wyglądać to. Tak. To znaczy się, no, ja mówię tego skipa, skip ma bardzo ograniczone zastosowanie, tak? No najczęściej jest movie wait, skip jest skip raczej rzadko, tak? No ale trzeba mieć świadomość tego, że coś za coś, tak? Że jak chcemy mieć dużo bit planów, no to z Copperem może być problem, tak? Później się okaże, że również z biterem, że ten biter będzie działać wolniej, bo on też musi współzawodniczyć o dostęp do szyny, a ma najmniejszy priorytet z nich wszystkich, tak? No bo on nie jest kluczowy, jakby kluczowy jest to, żeby wyświetlić bit plany, żeby wyświetlić sprite'y w określonych pozycjach i tak dalej, tak? No dobra, no to przypomnieliśmy sobie troszeczkę takich podstawowych własności Coppera i jesteśmy gotowi na to, żeby iść dalej. No to dużo rozmawialiśmy o bitplanach, ale tak naprawdę to nie wiadomo, czym jeszcze bitplany są. Znaczy troszeczkę wiadomo, bo już zaczęliście sobie eksperymentować, ale jeszcze nie wiadomo, tak? Ojejko. Dobrze, to użyję tej gałki. Przecież to będzie lepsza. Ale jakoś tam będzie. Ma pan płyn na półce, może to pomoże. Może pomoże. Tutaj w ogóle może być ściereczka. Ściereczka będzie lepsza. Ściereczka będzie lepsza, tak? To jest co prawda środek do dezynfekcji, ale może rzeczywiście. To może później się nie. O! Wpisanie w tej tablicy. No dobrze, zobaczymy, prawda? Znaczy mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej. Okay. Zaledwie tej pandemii jest to, że dostęp do alkoholu. Tak. Trochę się pobrudziło. No dobrze, to jak to jest? To znaczy się Amiga przede wszystkim. Jakbyśmy sobie tutaj popatrzyli na tą dokumentację, to oni mówią, że ten ekran Amigi składa się z jakichś playfieldów, tak? I no dobrze, to oni to tak bardzo niejednoznacznie ujęli, więc zastanówmy się, co to jest. Więc można sobie wyobrazić to, że przede wszystkim display Amigi składa się z takich elementów, które układają się jakoś w stos, tak? To znaczy się, jest jakoś tak, że tych warstw, no i tych warstw być może jest więcej, Ale mamy kilka wyróżniających się warstw. Możemy te warstwy włączać, wyłączać, tak? Więc mamy coś, co jest na samym wierzchu i to się nazywa display window, tak? Display window. I teraz, co to jest display window? Display window to jest takie coś, przez co widać to, co jest pod spodem, ale wycina całą tą ramkę. To będzie w kolorze zerowym. Tak? To kolor zerowy. Kolor zerowy. No oczywiście Copperem kolor zerowy można zmieniać. Prawda? Ale idea jest taka, że widać, że przez to okno widać to, co jest na pozostałych playfieldach. A co może być na pozostałych playfieldach? Na pozostałych playfieldach mogą być albo bitplany, co można sobie, no nie wiem, narysować jakoś, prawda, tutaj słoneczko, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
I mogą być sprajty, tak? I sprajty, no to powiedzmy, że no nie wiem, tak jak jest Moon Buggy, taka gra była, prawda, że się tutaj jeździło takim tym i się strzelało do skałek, prawda? I się nim tam przeskakiwało dziury, prawda? No to powiedzmy, że sprajtem jest ten element graficzny, tak? A reszta jest rysowana jakoś tam na bitplanach, powiedzmy, tak? No i Amiga ma do dyspozycji maksymalnie 6 bitplanów i te 6 bitplanów można sobie zorganizować na różne sposoby. To znaczy się można powiedzieć, że konstruujemy sobie jeden playfield do 6 bitplanów albo 2 playfieldy do 3 bitplanów każdy, tak? No i teraz co tutaj się jeszcze ciekawego dzieje? Aha, no i sprite. No i oczywiście to teraz jak się ma te wszystkie elementy, to można się zacząć zastanawiać, no dobrze, ale to sprite'y są pod playfieldem, przed playfieldem, a jeżeli są 2 playfieldy, tak, jeżeli jest ten playfield i ten playfield, no to gdzie będą sprite'y? Czy będą nad tym, pomiędzy nimi, prawda? No jest jakaś kontrola tego, tak, są odpowiednie rejestry, można sobie powiedzieć, że ten sprite, prawda, będzie tutaj wyjeżdżał zza tej górki, prawda? Bo ta górka go będzie tam przykrywać, on będzie wyjeżdżać, za niej się pojawiać i strzelać w tego naszego, tak? Tego naszego łazika, który tutaj jedzie i próbuje przeżyć, tak? No albo mamy dużo możliwości. To, co jest ważne, to to, że prawda, no mamy single playfield, to wtedy mamy jedną warstwę i zastanawiamy się, gdzie są sprite'y. I sprite'ów mamy 8, tak? Sprite'ów mamy 8. 8 sprite'ów i jest tak dziwnie, że te sprite'y są pogrupowane 0,1, no czy dziwnie, 4,5 i 6,7 i dla każdej takiej pary sprite'ów określa się jej priorytet względem playfieldów, tak? Mhm. Nie pamiętam, że to pytam, ale czy jest jakieś ograniczenie, ile sprite'ów na jednym skanlinie może być? I tak i nie. A jak będziemy na następnych zajęciach rozmawiać o sprite'ach, to powiemy sobie, że jak się tam będzie odpowiednio bić sprite'y koperem, to można ponownie wyświetlić dany sprite w danej linii, tak? Czy można go zdublować, tak? I w szczególności poznamy strukturę sprite'a i też pokażemy sobie, że tak naprawdę no sprite to jest taki dodatkowe 2 bitplany szerokości 16, które się ciągną przez cały ekran, od samej góry do samego dołu, więc my możemy sobie zrobić coś takiego, że ten plane sobie, prawda, zamiast on lecieć przez cały czas tak, no to my możemy go poszatkować, możemy powiedzieć o coś takiego, tak? W szczególności w każdym z tych może być inny obrazek. Więc z tymi sprite'ami to jeszcze będziemy się bawić na następnych zajęciach. One nie są tak ekscytujące jak bitplany moim zdaniem, tak? A przynajmniej do tej pory nie pokazywały takiego. No to są jakieś takie dodatki graficzne do tego, co się dzieje na ekranie, tak? No większość rzeczy idzie przez bitplany. No to dobrze. To tak, pod spodem mamy jeden lub 2 playfieldy i do tego sprite'y. Tak? No to dobra. To co? Aha, jeżeli chodzi, bo to był tryb single playfield, a tryb double playfield, czy dual playfield, prawda, playfield, nie wiem, czy dobrze napisałem, to jest tak, że tutaj mamy od 1 do 6 bitplanów, a tutaj mamy tak dziwnie, bo mamy tak, że mamy jeden rejestr, który nam mówi, ile bitplanów podawać, więc te bitplany są tak rozdawane między playfieldy. Więc jak mamy włączone 2 bitplany, no to mamy sytuację 1-1, tak? Jak mamy włączone 3 bitplany, no to jest 2-1. Jak mamy 4, 2-2, no i tak aż do 3-3, tak? Więc w ten sposób. I jeszcze jedna ważna rzecz. Kolor, czy jakby piksel, który ma wartość 0, w danym playfieldzie jest uważane za przezroczysty. To znaczy się widać to, co jest pod nim, jeżeli coś pod nim oczywiście jest, tak?
Czyli jeżeli mamy playfieldy dwa włączone, no to kolor zerowy na pierwszym, przez niego będzie widać ten drugi playfield, który jest pod nim. Tak samo jest ze sprite'ami. Tak? Czyli kolor zerowy na danym playfieldzie uważamy za przewidzialny. Jeżeli nie ma nic za nim, to widzi kolor zerowy ten, co w ramce, tak? Jeszcze raz to pytanie. Jeżeli nie ma nic za nim, a właśnie jest wyzerowane, to widzi wtedy kolor zerowy, który jest w tej ramce. Tak. To widzi kolor zerowy, tak? To znaczy się możemy sobie przyjąć, że za wszystkim jest tło, tło i tło jest zawsze koloru zerowego. Okay. Tak? Kolorów ile mamy? Ile mamy rejestrów kolorów? 16. Rejestrów mamy 32. 32 mamy, prawda? No to jak mamy 32, a mamy 6 bit planów, to coś się nie zgadza. Prawda? Pamiętacie, za co tam chodziło? Jeszcze? Ja coś już wspominałem na ten temat. To jak jest osiągane ostatnie, jak są kolory osiągane od 32 do 63? No jest jeszcze ten tryb taki ściemnienia. Jest extra half bright, tak? Który bierze nam kolory z podstawowej palety, dzieli przez 2 i wypluwa, tak? Czyli dostajemy tak jakby 32 kolory, no ale one są zdeterminowane tymi kolorami podstawowymi, tak? Czyli można sobie włączyć taki jeden bitplan i ten bitplan po prostu przyciemnia piksele z tych pozostałych bitplanów, tak? Tak można sobie też o tym pomyśleć. No dobrze. Ja mam pytanie. Rozumiem, że display window nie da się wyłączyć. To zależy. To znaczy jest nieudokumentowany feature w OCS-ie, przy pomocy którego tam koperem, do któregoś rejestru można na początku linii rastra coś zapisać i on wtedy zgłupiaje i stwierdzi, no dobrze, to wszystko jest w porządku, tak? I odblokowuje to, tak? I wtedy można na przykład sprite'y na ramkach zacząć wyświetlać. Tak? A to później oni tam ucywilizowali, dodali jakiś bit, w którym tam w rejestrze, że to tam, prawda, można lub nie można, więc są drobne różnice między iteracjami układów specjalizowanych Amigi, ale to na razie nie będziemy w te nieudokumentowane feature'y wchodzić. No dobrze, posłuchajcie, to opowiedzieliśmy sobie o oknie wyświetlania, tak ogólnie o tych playfieldach. No to teraz zacznijmy to troszeczkę rozgrzebywać. Jak my byśmy chcieli to zacząć rozgrzebywać? No to przyjrzyjmy się w pamięci reprezentacji tych bitplanów, tak? No bo ostatecznie to w nie będziemy, na tych bitplanach coś będziemy rysować. A więc warto by było sobie coś powiedzieć na temat tego, jak one są zorganizowane. Przy czym zaraz zobaczymy całą tą dziwną logikę związaną ze ściąganiem bitplanów z pamięci i ich tam wyświetlaniem, tak? Dobra. To co? Co to jest bitplan? No bitplan to jest taka tablica pamięci, prawda? Taka tablica bitów w pamięci. Ta tablica jest typu short. No short BPL. No i tutaj ma jakieś, co? Ma W razy H przez 16, tak? W razy H przez 16. No założenie jest takie, że W jest, tak, modulo 16 równe 0, czyli szerokość jest podzielna przez 16. No dlatego, że to mamy 16-bitową maszynę, pamiętamy, short jest 16-bitowy, tak? Więc ta maszyna będzie pobierać bitplany całymi słowami, czyli od razu takimi 16 bitami, prawda? No to tak wygląda w pamięci, tak? Czyli musi się zaczynać pod adresem parzystym, musi mieć parzyście wiele bajtów, tak? I tak dalej, i tak dalej. No to dobrze, no to coś chcielibyśmy wyświetlić, no to pewnie musielibyśmy zaprogramować tą maszynkę naszą do wyświetlania bitplanów, żeby nam wzięła taki bitplan i co? I zaczęła go no w tym naszym rastrze, tak?
ten nasz raster jest tutaj wielki, żeby w pewnej pozycji zacząć rysować. No to, to nie będzie zbyt ciekawe, bo ile tu kolorów będziemy mieli, jak będziemy mieli jeden bitplan? No dwa, prawda? Czyli będziemy korzystać z rejestru kolor 0 dla tła i kolor 1 dla tych pikseli, które są zapalone. No, czy bierzemy, czyli ta maszynka będzie musiała nam wczytać jedno słowo z tej maszyny, po czym wyrenderować 16 pikseli, tak? W zależności od wartości. No i teraz, jak to wszystko skonfigurować? Ojejku. Ojejku. Dane, jak zajrzycie do tej książki, no to jest jakieś strasznie skomplikowane. Ale spróbujmy sobie to jakoś sensownie wytłumaczyć. No po pierwsze, to my wiemy co? My wiemy, że jest jakiś obszar tego rastra, który jest wyświetlany, tak? Przez nasz monitor, to jest ten safe area. No to co? To musimy powiedzieć, aha, i nasza maszynka do pobierania bitplanów, to ona ma tak, to można zobaczyć tutaj na tym diagramie, już do niego patrzymy, ta maszynka, to ona ma tak, że ona musi, żeby zaczyna pobierać, no, przede wszystkim ona ma rozdzielczość cykli pamięci, czyli ma E2, OX, E2 cykli pamięciowych i żeby wyrenderować i co? I 8 cykli pamięciowych odpowiada 16 pikselom. Tak, 8 cykli, to jest 16 pikseli. Więc ta maszynka działa w ten sposób, że co 8 cykli musi wczytać wszystkie dane z pamięci do tego, żeby i zbuforować sobie je, żeby przez następne 16 pikseli z tego wewnętrznego bufora co piksel wypluwać coś w te kable analogowo, tak? Żeby to szło na ekran. Czyli żeby nastawić tą maszynkę, to po pierwsze to, co zauważamy na tym wykresie, to, że jeżeli chcemy wyświetlać od pozycji 40, od 40 cyklu pamięciowego, to musimy zlecić wybieranie z pamięci od cyklu 38, no 16-kowo, tak? Czyli od tego cyklu tutaj musi fetcher bitplanów zadziałać, musi pobrać wszystkie bitplany, które chce wyświetlić, po czym w następnych 8 cyklach pobiera już na poczet następnych i wyświetla to, co wczytał w poprzednich 8 cyklach. Tak, no to jest logiczne. Tu już ma w buforze i wyświetla, po czym zaczytuje następne do takiego drugiego tego buforka, tak, który ma tam na boku. Więc to, co trzeba zrobić w tej maszynce, to trzeba jej powiedzieć, kiedy ma zacząć ściągać bitplany w danym rastrze, tak? I jest taki specjalny rejestr, który się nazywa data display fetch start i data display fetch stop, tak? I działa to w ten sposób, że my musimy mniej więcej tutaj, tak, mniej więcej tutaj powiedzieć, żeby zaczął ściągać i mniej więcej tutaj, tak, tutaj jest start, tu jest stop, tak, tak to musimy ustawić, tak, czyli gdzieś tutaj, pyk, mówimy mu, odtąd zaczyna wyświetlać i sobie tam pod spodem ściąga, tu mówimy mu, żeby przestał wyświetlać, ale on jeszcze ma w buforku, więc wyświetla te nasze ostatnie 16 pikseli. Czyli widać, że musimy wyświetlić, że jeżeli chcemy wyświetlać bitplany, to musi być podzielone przez 16, to co chcemy wyświetlić, tak? Nie mamy wyboru. To chyba naturalne pytanie, co jeżeli gdzieś indziej zrobimy start i stop? No, są dopuszczalne pozycje startów i stopów. Tak, to znaczy się nie zawsze możemy to zrobić, tak? W szczególności, jak się później jeszcze okaże, to jeżeli rozpoczniemy zbyt wcześnie,
naszego starta, to rozjedziemy cykle dostępne do wczytywania sprite'ów. Tak? Czyli jeżeli zaczniemy zbyt wcześnie, to w naszych sprite'ach będzie kaszana. Tak? To znaczy się nie zadziała maszynka do... Bo bitplany mają priorytet nad sprite'ami. Tak? Więc ta maszynka do wczytywania sprite'ów nie zadziała. Tak? A czy sprite dalej będą wyświetlane, tylko że DMA nie pobierze nowych danych dla tych sprite'ów. Tak? Więc taki jest efekt rozpoczęcia data display fetch zbyt wcześnie. No a efekt skończenia go zbyt późno jest taki, że tam jest też jakaś dopuszczalna wartość. Tak? Chyba nie ma żadnych negatywnych efektów rozpoczęcia czy zakończenia zbyt późno. Oczywiście można zrobić tak, że podać na odwrót te pozycje, tak? Że później kończymy, później zaczynamy niż kończymy. Tak? No to wtedy ta maszynka zgłupieje. Nie wiem, co się wtedy stanie. Można eksperymentować, tak? I zobaczyć. Właśnie zauważyłem, jak pan przewinął, że po prawej na górze jest komentarz dosłownie na ten temat. Tak, ale jak się zajrzy w źródła WinUE, to oni mówią, że Amiga Hardware Reference Manual is inaccurate for i tak dalej, i tak dalej. I oni tam, prawda, no bo to tam ktoś siedział z oscyloskopem i patrzy na tą Amigę, prawda? Tradycyjnie to zależy. Tak, prawda? I tam programował w assemblerze i hakował te układy, żeby dokładnie zrozumieć, więc ja sobie na boku tworzę jakiś taki emulator OCS-a, żeby troszeczkę lepiej zrozumieć te wszystkie rzeczy i wydaje się, że tam jest jakiś taki limit, po którym, że on po prostu dojeżdża i już dalej ignoruje, tak? Czy to jest D8? Nie wiem, wydaje się, że oni mówili albo o D4, albo o D0. Tak, w źródłach do emulatora. I oni to oczywiście testowali w sensie takim, że mieli jakąś tam grę czy demo, w której to wychodziło, prawda, że te rzeczy, które były tutaj napisane, to prawda, że nie. Ale to jest mniej więcej okej. No dobra, to dowiedzieliśmy się, że istnieje start and stop, tylko że w DDF start and stop, jeżeli dobrze pamiętam, podaje się tylko i wyłącznie pozycję horyzontalną. Tak? To znaczy się tylko pozycję horyzontalną, czyli co? Czyli tylko to i to. Tak? Natomiast nie mówi się, o tym się nie mówi. Gdzie należy włączyć to pobieranie bitplanów i gdzie należy skończyć pobieranie tego bitplanu, w której linii, tak? I te rzeczy determinuje display window, tak? Czyli to okno, które przesłania, tak? które znajduje się nad nami i nam renderuje te ramki wokół tych naszych bitplanów, tak? Więc display window się jakoś tam konfiguruje. Ono ma już rozdzielczość chyba jednego piksela w low-resie. No i je się programuje w ten sposób, że jest jakiś start, jest jakiś stop i w nich już się podaje horizontal position, vertical position, tak? I tam jest jakieś takie ograniczenia ponakładane, że jak sobie weźmiemy ten ekran na pół, podzielimy, tak? To znaczy, no nie do końca na pół, tak? Ale w sensie, że tutaj jest chyba 256 i tutaj jest 128, coś takiego, prawda? No to stop jest liczony względem tego, a start jest liczony względem tego. Tak? Tego punktu. Więc określamy sobie to okno w taki sposób, no jakoś konfigurując te dwa rejestry, ale to nie jest strasznie istotne, tak? Istotne jest to, że czasami w wyniku jakiegoś renderingu powstają jakieś takie artefakty na krawędzi tutaj, jednej albo drugiej. Później się będziemy zastanawiać, dlaczego, i czasami po prostu zamiast z nimi walczyć, lepiej jest po prostu je ukryć. Tak. I to gdzie nie gdzie korzystam z tego faktu, że można po prostu brudy ukryć, tak? Bo już nie chcę z tym bugiem walczyć, albo po prostu to jest tak naprawdę feature. I rozumiem, że tych parametrów czy rejestrów można też użyć do takiej animacji, powiedzmy?
W jakim sensie animacji? No przykładowo, że nam się otwiera to okno na kabinieta, coś takiego. Tak, tak, okay. tak. To znaczy się, my możemy sobie co... My możemy to modyfikować w środku rastra. Nikt nam nie zabroni zrobienia czegoś takiego. No okej, okay, to troszeczkę to jest tak, że jakby ogranicza nas to, że ten start jest liczony względem tego punktu, a stop jest liczony względem tego punktu. Tak, więc my nie możemy podać stopa mniejszego niż to, tak? Bo ktoś by mógł pomyśleć, kurczę, ale fajnie by było, gdybym mógł zrobić sobie coś takiego. Takie dwa okna. W jednym to, w drugim to. No może jak one się stykają tutaj, prawda, to wtedy tak. ale ogólnie to nie da rady. Ale możesz zrobić jakieś krzywe okno. Jakieś takie... Mogę. Nie, znaczy no, nikt mi nie zabroni tego, żeby rzeczywiście tym oknem, tymi parametrami okna sobie tak regulować, żeby zrobić sobie coś takiego, prawda? Można, no czemu nie, prawda? Nikt mi nie zabroni co linii zmieniać div starta i div stopa. Bardzo ładne prostokątne okno. Prawda? No coś mi się przydarzyło po drodze, ale tak. Także rzeczywiście to jak to się, jak to się, to ma jakiś ładny termin. Winieta to jest nie, czy jak to się nazywa? Raczej winieta. No to winie, no to można ją tak właśnie, prawda, kopać w ten sposób, tą winietę. No dobra, to co wiemy? Wiemy, że display window start, display window stop, one mówią o tym, po pierwsze, one regulują tą naszą winietę, jak ona wygląda. Po drugie, ich pozycja wertykalna reguluje to, kiedy DMA bit planów zaczyna pobierać. Zaczyna pobierać te bitplany i zaczyna je wpychać na ekran. Tak? Czyli deep start, deep stop jest jakoś sprzężony z DDF start, DDF stop, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie te bitplany należy wyrzucić na ekran. No dobra, to oczywiście jest tak, że teraz należało, skoro już wiemy, jak ta maszyna pobiera bitplany, to jeszcze trzeba wiedzieć jedną drobną rzecz, mianowicie, że ona pobiera bitplany tylko wtedy, kiedy jej powiemy, a nie wtedy, kiedy jej się chce. Tak? To znaczy, że istnieje rejestr DMA control i w tym rejestrze DMA control musi być zapalony bit DMAF raster, żeby pobierajka bitplanów w ogóle mogła pobierać bitplany. Także cała reszta tam owszem, musi być skonfigurowana, ale DMAF raster jest takim raster, on jest takim master bitem, tak? Jak to jest wyłączone, to nie działa. Więc może być coś takiego, że po prostu dojeżdżamy do danego wiersza, do danej linii i wyłączamy DMA bit planów. No i co bit plany robią? Nic. Zero, prawda? Tło jest wyświetlane. Po czym w pewnym wierszu możemy wrócić i zacząć coś wyświetlać. Więc jak się teraz byśmy zastanowili nad tą winietą, prawda? Czy można zorganizować takie dwie jakieś pozycje, no to można sobie zrobić o coś takiego. Znaczy dwie takie winiety. To można by było sobie pewnie zrobić co? Ciężko jest narysować, ale pewnie można by było sobie zrobić coś takiego. To już by się dało zrobić. Jakoś to po pierwsze z tą winietą, a po drugie dałoby się zrobić coś takiego, że efektywnie mamy coś takiego. Tak? No bo tutaj co prawda winieta jest, nadal widać tło przez tę winietę, ale tutaj po prostu wyłączyłem wszystkie bitplany, więc wyświetlam sobie tło. Tak? I tutaj włączam drugą rzecz i to widać. To zastosowanie widać w efekcie highway. Przy czym w highway tutaj są sprite umieszczone. Tak, ale ja tam robię tak, że w połowie ekranu wyłączam DMA, zmieniam wskaźniki bitplanów i włączam ponownie. Tak? Więc w pewnym sensie można robić takiego split screena.
Tak, że w niektórych grach było coś takiego robione, że na górnej połowie ekranu był jeden gracz, na dolnej połowie ekranu był drugi gracz. Tak, to się daje spokojnie tutaj robić. No i w szczególności można też palety tutaj w środku wymienić, tak? Żeby były inne kolory dla tego drugiego gracza, czy w ogóle zupełnie inny setup, tak? I często się robiło to w grach coś takiego, że to też się właśnie osiągało split screenem, że na górze i na dole na przykład renderowało się jakieś wskaźniki typu ile tam się ma żyć, ile ma się czasu i tak dalej, prawda? I one przypuśćmy były na 5 bit planach, a tutaj dla szybkości już było na przykład tylko na 4 bit planach i coś tam. No dobra, to co, to zróbmy sobie przerwę. A szybko chciałem powiedzieć, bo sprawdziłem jakby językowo i jakby winieta w języku polskim, no to ma różne znaczenia i wydaje mi się, że jak powiedziałem winieta, to jest troszeczkę kalka językowa plus mocno z filmem połączone. W sensie, że w filmach winieta to jest zazwyczaj przyciemnienie. Aha. Natomiast mogę podać bardziej wykwintną alternatywę, która bardziej pasuje, czyli paspartu. No dobra, dobra. No okej, okay. Dzięki. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego. No. No dobrze. To co my będziemy teraz chcieli powiedzieć? Dobrze, no to w końcu trzeba by było jakoś się zastanowić nad tym, jak naprawdę jest wyświetlane. Znaczy, jakby potrafimy już tym układem pobrać dane z pamięci, tak? Tego elementu w tej układance, którego nam jeszcze brakuje, to, że jak działa sobie ten display data fetch, ten mechanizm pobierający bitplany, już zobaczyliśmy, jak on działa, prawda? Co 16 pikseli, znaczy w takim oknie 16 pikseli musi sobie ściągnąć wszystko do buforka i po 16 pikselach zaczyna to wyświetlać. No to dobrze, to pierwsza rzecz, którą warto by do tego dopowiedzieć, to, że my, jak mamy tą strukturę, no mamy tą tablicę w pamięci, no to gdzieś musimy wpisać wskaźnik do tej tablicy, tak? No w ten sprzęt, żeby on wiedział, skąd pobierać. No więc jest jakiś taki rejestr BPLPT1, tak? To znaczy się, no to on jest tak nazywany w dokumentacji. Ja robię tak, że to jest po prostu tablica, bo ich jest wiele tych rejestrów i one są zindeksowane po ludzku od zera, tak? A nie tak jak w Pascalu. Więc wpisujemy, to jest 32-bitowy rejestr, on jest podzielony na dwie 16-bitowe części, ale to po prostu się traktuje jako 32-bitowy rejestr, wpycha się tam i już, prawda? No i jak ten promień leci przez to, dopasuje się do pozycji startowej tego okna wyświetlania, zamaczuje ta nasza pozycja startowa z DDF starta, no to on zaczyna z tych BPLPT, prawda, po słowie jednym wczytywać do swojego wewnętrznego buforka. Czyli to, co po pierwsze widać, to że ten BPLPT jest modyfikowany co 16 pikseli, tak? W związku z tym, jak dojedziemy do samego końca i nic z tym nie zrobimy, no to w następnym rastrze, no to co, no te BPLPT, tam gdzie skończyły robotę, to dalej będziemy jechać, znaczy dalej będziemy wyświetlać pamięć, tak? W szczególności jak ludzie czasami o tym zapominają, to powstaje taki efekt, wyświetlam kolejne kawałki pamięci co klatkę ekranu, tak widać ten na ekranie, takie brrr, taka kaszana się wyświetla, bo całą pamięć widać, tak? Więc to, co trzeba zrobić z tym BPLPT, to trzeba pamiętać, że ono jest modyfikowane tak jak parę innych rejestrów i trzeba je po prostu, co zrobić? Użyć tej maszynki, co poprzednio. Co trzeba było zrobić? Jak myślicie, tej co poprzednio, co na poprzednich na zajęciach? Co trzeba było zrobić? Zterminować. Co zterminować? Trzeba wtedy kupić listę, a tutaj ten Bitcoin pewnie. No ale to Bitplane, no to, prawda, te BPLPT zmodyfikowane, ono to już zostaje, prawda, zaczynamy do następnej ramki i kontynuujemy pobieranie. No to co trzeba było zrobić z tym BPLPT przy pomocy Coppera? No przenieść tam adres. No trzeba zadbać o to, żeby w Copperliście na początku ustawić BPLPT prawidłowo, tak? Bo inaczej, prawda, bo ta maszynka to modyfikuje i trzeba jej to tam odświeżyć, żeby prawidłowo następną ramkę wyświetliła, tak? No więc tych BPLPT jest oczywiście do 5.
do 5, czyli łącznie jest ich 6. No i tam jak widzieliście, jak robiliście to zadanie, to tam gdzieś było na początku, jak się robiło tą copper listę, prawda, to tam było copsta, tam, że rozpocznij listę, później tam setupuj bitplany, prawda, no właśnie ten setup bitplanów polegał na tym, że trzeba te PT właściwie poustalać. Ale jest jeszcze jeden ważny mechanizm i to jest troszeczkę dziwne, póki sobie nie przypomnicie, że mamy dwa playfieldy. Bo otóż są dwa dziwne rejestry. Jeden się nazywa BPL1 mod, a drugi się nazywa BPL2 mod. Tak? I te dwa rejestry, one mówią o tym, że jak dojedzie pobieraczka bitplanów do samego końca, czyli gdzieś tutaj, tak, to ona wtedy do parzystych BPL, PT doda to, a do nieparzystych doda to. Tak? Czyli gdzieś tutaj BPL, PT, PT od 0, 0, 2, 4, to one wszystkie, na wszystkich się nikt zrobi BPL. Z tego co pamiętam, może się mylę, które, że jedynka z dwójką mi się myli, ale to nieważne. No jeden, 1, 3, 5, do nich się doda BPL2 mod. Jak myślicie, po co? Znaczy, pewnie przede wszystkim, żeby przewinąć na początek? Żebyśmy mogli zareprezentować w inny sposób bitplany w pamięci. Być może mamy jakąś inną reprezentację, gdzie te linie poszczególnych bitplanów są ułożone inaczej w pamięci. Może mamy taką sytuację, że mamy liniowo umieszczone, ale na przykład renderujemy w wysokiej rozdzielczości, tak? Czyli w interlace i w parzystych półobrazach chcemy parzyste linie wyświetlić, w nieparzystych półobrazach nieparzyste linie chcemy wyświetlić. Tak? Czyli w interlace musielibyśmy ustawić pobieraczkę bitplanów tak, żeby przeskakiwała o jedną linię, żeby nam parzyste tylko wyświetlało. No my tego używaliśmy też do jakichś innych rzeczy ciekawych, prawda? To znaczy się już było widać poprzednio, że można te lustrzane odbicie zrobić, tak? Albo skompresować linię, albo powtórzyć linię, tak? Więc dzięki temu mechanizmowi, prawda, no my możemy coś z tymi liniami jeszcze tam zrobić, prawda? To znaczy się możemy jakoś w sposób automatyczny przepisywać te wskaźniki. No oczywiście można zrobić tak, że zamiast tego, znaczy tutaj jest fajnie, bo mamy do zapisu na początku całej ramki albo gdzieś w środku tylko dwa rejestry. Gdybyśmy chcieli to zrobić tak, że na każdą linię, znaczy moglibyśmy to zrobić inaczej w ten sposób, że na każdą linię po prostu ustawiamy wszystkie wskaźniki bitplanów, tak? No ale zauważcie, że tego jest 2 razy 6, a razy 8, bo co 8 pikseli możemy, no to się już zaczyna nam tutaj dosyć poważnie wypełniać ten początek. Tak? Więc nie wiadomo, czy się wyrobimy z zapisaniem wszystkich rejestrów, zanim dolecimy do DDF starta. Tak? A wypadałoby wszystko ustawić przed DDF startem, żeby ta maszynka nam poprawi. No oczywiście można by było już tutaj zacząć zapisywać, tak, te rejestry, gdzieś, ale tutaj też dużo miejsca nie ma. Tak? W tym obszarze ekranu. No dobra. To sobie opowiedzieliśmy, po co są te BPL1 mod i BPL2 mod. Czy coś tutaj jeszcze ciekawego jest? No jest. Okazuje się, że jest jeszcze jeden ciekawy mechanizm, no bo jak mówiliśmy o tym, że jak to się nazywało, Passepartout, tak? Że Passepartout możemy sobie je wykrzywiać w dowolny sposób, to okazuje się, że możemy sobie również robić jeszcze jedną ciekawą rzecz na bitplanach. Otóż, no co, Passepartout powiedzieliśmy, że możemy sobie zrobić jakieś takie, prawda? Że możemy sobie zrobić i możemy co więcej jeszcze tak, prawda, żeby ono się animowało, tak? No to okazuje się, że bitplany mają jeszcze taki bardzo szybki shifter. Ale ten shifter od 0 do 15 pikseli potrafi tylko zrobić. Tak? To, znaczy, jak on wczytał, jak ta pobierajka bitplanów wczytała sobie te 16 pikseli
i trzyma je w buforku, to może wyświetlanie tego buforku opóźnić od 0 do 15 pikseli. Tak? Czyli możemy zrobić sobie coś takiego, że jak tutaj jest ten nasz DDF start, a to może tutaj będzie lepiej, to możemy sobie na przykład zrobić takiego zygzaczka też. Tak, tylko problem jest ten, że ten zygzaczek ma od 0 do 15 pikseli tylko. To jest też jakiś rejestr? Tak, jest rejestr, to jest w rejestrze, zdaje się, BPL, czyli Bitplane Control 1 i tam są dwa dolne nible. To słyszę, pierwszy raz słyszę słowo nibble. Słyszałeś słowo nibble? Słyszałem. A tu. Tu też. No nibble to jest, okazuje się, że komuś jeszcze przyszło, żeby podzielić bajt na dwie części, tak? Więc nibble to są cztery. Pół bajt. Pół bajt, tak? Pół bajt. Mam takiego kolegę z nim, nie powiem jak mu ksywę, kiedyś wpadł na, kiedyś się przezajęczył i powiedział pół bit, prawda? No i to wywołało się lada. Wśród wszystkich widać, że tutaj też się sprzedał żart dobrze. Prawda? Więc tak, to nie pół bajt, nie pół bit. No dobra, więc tam są nible, czyli tam od 0 do 15 możemy sobie przyzwolić. Gdyby ci komuś wydawało, że z tego użytku nie można zrobić, to można zrobić. Na stronie chciałem zapytać, czy w czasie linii, jak to zmienimy, to coś się dzieje, czy tylko na początku? Tak, możemy. Czy takie dziury będziemy robić w Bitplane? Można. Okay. Można. Jak przeskakujemy to, co w trakcie... Ja myślałem, to ja... powtarza to, co powtarza piksel, czy co on robi wtedy? Nie badałem tak tego głęboko, ale od jakiegoś czasu mam taką wielką chęć spróbować to zrobić, bo słyszałem, że podobno efekt zwiększania obrazka można w ten sposób osiągnąć. Tak? Że po prostu zdublować niektóre nie wertykalnie, tak? Także, ale to jeszcze się tym nie bawiłem, tak? Jeszcze się tym nie bawiłem. No bo jak zdublować linię horyzontalnie, to wiadomo, no po prostu tym co jakiś czas musimy powtórzyć linię, więc co którąś linię ustawiamy BPL, BPL 1 mod i 2 mod, prawda? Robimy mu pyk, minus 40, żeby przesunął się, prawda, tam. I wyświetlił nam jeszcze raz. Natomiast no, takie, prawda, zwiększanie tego obrazka, ono już jest nieco bardziej kłopotliwe, bo ten sprzęt nie jest do tego przystosowany, ale coś można pokombinować. Część można bliterem, część może tym się da mechanizmem, prawda? Nie wiadomo, tak? Ja jeszcze nie wiem, ale gdzieś mi po głowie mi się kręci ten efekt i wydaje się, że da się to zrobić. A że przynajmniej niektórzy to robili, im się udawało. No dobra, to co? No okej, okay, to to służy do tego, żebyśmy byli w stanie płynnie w jakiejś grze, żebyśmy byli płynnie w stanie tłem przesuwać, tak? No tylko, że zauważcie, że te nasze co? Że mamy tego naszego... Że tutaj się nam wtedy zacznie robić zygzak, no bo tutaj będą wartości zerowe, tutaj będzie tło, prawda? No więc co robimy? No bierzemy tego div starta i tym paspartu zakrywamy tego zygzaka i już, tak? I się tym w ogóle nie martwimy, tak? A więc... No tak, wchodzący trzeciak, bo rozumiem, że jakiegoś takiego scrolla, takiego... że mamy, nie wiem, jakiś taki field większy i możemy sobie po nim jeździć takiego hardware'owego, to tutaj nie ma hamicy. Horyzontalnie da się to zrobić, to znaczy się wystarczy... Aha, no to jest bardzo dobre pytanie, tak? No bo możemy sobie wyobrazić, że chcemy, że mamy taki kawałek ekranu, a nasza bitmapa wygląda w ten sposób, tak? No tak, to znaczy. Prawda? No to co? To możemy zrobić tak, że co? Że wyświetlimy tylko ten kawałek. Okej, są do tego jakieś... I tutaj co? A to co to jest? Gdzie to powinno wylądować? W którym rejestrze ta wielkość? No, biorąc pod uwagę, że to jest podzielne przez 16 cały ten bufor. Niezłe, nie głupie, no nie? No bo on po prostu dojedzie do końca, pobrał tyle, dojedzie do końca, doda tyle, wyląduje na początku następnego wiersza i jedzie dalej.
Bo mi się przypomniało, bo na przykład na MSX-ie, tym japońskim, jak rozmawiamy o tym zakrywaniu brzegów ekranu, to tak tam był scroll robiony po prostu, że było trochę zakryte z prawej i z lewej. Aha. I się doczy, jak się szło ekranu w ten, to na tym zakrytym obszarze po prostu sobie doczytywał, co ma być tam dalej na mapie. I ludzie zmniejszali trochę ten playfield, żeby po prostu nie było widać tego takiego efektu, że tam się zastępują. No to tutaj, gdybyśmy chcieli to zrobić, no to niestety rozdzielczość tego jest 16 pikseli. Tak? Czyli jeżeli teraz chcę przesunąć się, prawda, czyli chcę to płynnie scrollować, czyli teraz, prawda, raz rysowałem to okno, to drugim razem muszę co zrobić? Muszę przesunąć tak i powiedzieć tego nie ma, czyli odtąd zaczynam, prawda? Tutaj kończę, no ale ta wartość BPL moda mi się nie zmienia. No to nie było. Tak, tylko po prostu startuję od innego momentu. Więc to ma rozdzielczość 16 pikseli, a resztę dorabiam tym BPL-konem 1, tak? I robię to w ten sposób, że tutaj już przesuwam, opóźniam po prostu wyświetlanie i w ten sposób to realizuję. Przy czym to jest takie dziwne, bo trzeba zacząć od 15, a potem do 0, tak? Prawda? Bo najpierw musi być maksymalne przesunięcie, a potem będę zmniejszał to przesunięcie, znaczy to opóźnienie. Będę zmniejszał i aż zmniejszę do 0, wtedy znowu przesunę się o 16, ustawię na 15, bziut, prawda? Więc to tak troszeczkę od drugiej strony będzie wyglądało. Bo jak zrobić, czyli widać, jak zrobić scrolling w poziomie. A jak w pionie zrobić? Łatwe to jest, nie? Jak zrobić w pionie, czy nie? Od innej linii zacząć? No, od innej linii obrazu zacząć, prawda? Czyli tutaj ustawić, że ten BPLPT będzie po prostu wskazywał na linię, inną linię obrazów. No, oczywiście trzeba mieć więcej tego, tak? To znaczy się trzeba mieć tą bitmapę o taką, tak? No ale po prostu mówię, że teraz tą i prawda. I już i ten kawałek. Ten BPL mod to on może być ujemny też. Tak? Może być ujemny. To są pewne 32 bity. Może to są ze znakiem, tak. Jak najbardziej to jest ze znakiem. No dobra, posłuchajcie, to właściwie już większość tej maszynki do wyświetlania bitplanów pokryliśmy, ale chyba się nie pojawiła najważniejsza rzecz. A no dobrze, to jak jest z tymi kolorami? Ale to nie powinno być zaskakujące, tak? No bo jak wyświetlić kolory? Ojejku, muszę sobie tutaj troszeczkę o. Jak wyświetlać te kolory nasze nieszczęsne? No to sytuacja jest prosta. Możemy tych bitplanów podać wiele. Tak? Jak ich podamy wiele, załóżmy na to 4, tak? No to możemy sobie o bitplanach naszych pomyśleć w ten sposób. Właśnie mi się chyba kończy flamaster. Nie, jeszcze nie. No to co? To myślimy sobie o tym, że mamy takie dwuwymiarowe rzeczy. Ten rysuneczek jest gdzieś w tej książce, prawda? I jak myślimy sobie o tym pikselu, czy o dowolnym właściwie pikselu, to znaczy się myślimy sobie o tym, że tutaj mamy piksel i on nam przebiega przez te wszystkie bitplany, tak? No to odpowiadające sobie bity, prawda, czyli mamy tutaj odpowiadające sobie bity z poszczególnych bitplanów, no to one są ustawione na co? Powiedzmy, że to jest BPLPT 0, 1, 2, 3, tak? Poszczególne wskaźniki na bitplany i to są odpowiadające sobie bitplany opozycji, prawda, z tych rzeczy. No to jeżeli to sobie nazwiemy B3, B2, B1, B0, no to co? Ta maszynka konstruuje sobie takiego nibla, i jak mamy rejestry kolor od 0 do 31, to po prostu tym czymś indeksuje to, tak? A tutaj co jest? RGB 12-bitowe i to leci na ekran. Nic prostszego, tak? No nic prostszego modulo ten extra half-bright, tak? Który no się zapętla, ale ten dodatkowy bit najstarszy, on mówi, że ten kolor trzeba podzielić przez 2. Tak, i to wszystko. Okay.
A... No dobrze. No dobrze, to pozwólcie mi, że tutaj sobie zrobię... Zrobię sobie... notatki, co o czym już opowiedziałem, o czym jeszcze nie opowiedziałem. Przypisywanie kolorów wartości do pikseli to już mamy zrobione, prawda? To już wiadomo, o co chodzi. Reprezentacja tej grafiki bitmapowej jest. Scrolling poziomy i pionowy właściwie też już mamy zrobione. Troszeczkę opowiedziałem o różnych rzeczach, ale jeszcze nie opowiedziałem o dwóch ciekawych aspektach. Bo zauważcie, że jakby operowanie na tych pikselach, ono jest strasznie uciążliwe. No bo żeby zmodyfikować jakiś piksel na ekranie, my musimy wczytać 4 16-bitowe słowa, wykonać na nich operację logiczną, a następnie je zapisać. Więc to jest strasznie dużo roboty. Tak? Więc widać już, że Amiga generalnie nie nadaje się do tego, żeby renderować efekty w ten sposób, że stawiamy piksel po pikselu. Tak. To jest taka pierwsza rzecz, która wychodzi od razu. Więc po to wszystko nam będzie potrzebny bliter. Tak, bliter, czyli układ, który efektywnie będzie w stanie jakieś elementy graficzne wkopiowywać w jedną bitmapę, tak, wkopiowywać. Więc możemy sobie pomyśleć o tym, że gra jest skonstruowana styli 16x16, tak, no to bliter będzie musiał wypełnić ten reprezentowalny obszar tymi kaflami, a potem na to nanieść postacie. Tak? Czyli mieć jakąś maskę i przez tą maskę wkleić tą postać w odpowiednie miejsce bitmapy, więc ten bliter będzie nam służył do tego, żeby to szybko robić. Oczywiście już bardzo ciekawe rzeczy można zrobić bez blitera, tak jak wam pokazywałem ten multipipe, ten efekt, tak? No to on tam ze wszystkiego korzysta, z modulu chyba korzysta, z tych shiftów korzysta, prawda, przepisuje BPLPT, co rano, no i tam w ogóle cyrki się dzieją, prawda, więc już można bardzo dużo ciekawych rzeczy zrobić przy pomocy tego, ale została nam jeszcze do omówienia inna reprezentacja, alternatywna reprezentacja bitmapy. I to jest reprezentacja interleaved, przepleciona. To nie jest nic szokującego, prawda, jak się na to popatrzy, ale powstaje pytanie, po co? No bo zauważcie, że nawet teraz, gdybyśmy chcieli wykonywać jakieś operacje bliterem na tej bitmapie, czyli na przykład coś w nią wkopiować, no to co musimy powiedzieć? O, wkopiuj mnie w ten bitbrain. Po czym ustaw wskaźniki inaczej. No bo to są w pamięci, prawda? To są jakieś obszary 0, 1, 2, 3, tak? 0, 1, 2, 3. Więc najpierw co? Najpierw tutaj, potem tutaj, potem tutaj. Czyli mamy 4 operacje na bliterze, tak? Czyli 4 razy muszę zaprogramować blitera. Tak? I później muszę poczekać na tego blitera, aż on skończy, po czym znowu go zakończy, prawda, i tak dalej. No i fajnie by było to wszystko załatwić jedną operacją. Dlatego, żeby załatwić to jedną operacją, to trzeba zmienić reprezentację bitplanu w pamięci. No i robi się to w ten sposób, że jak sobie pomyślimy o tym, że to jest zero, że to są poszczególne linie tych bitplanów, tak? To jest bitplane, nazwiemy go inaczej. Nazwiemy go A, B, C i D. No to co można zrobić? To można zrobić w pamięci, można zrobić 0A, 0B, 0C, 0D. 1A, 1B, 1C, 1D. Tak? No i wtedy widać, że jeżeli, czyli będziemy mieli tak jakby jeden taki duży bitplane, tylko że w nim będą się przeplatały linie. Tak? Linie najpierw czyli najmłodsze bity będą w jednej linii, później coraz starsze w kolejnych liniach, po czym znowuż, znaczy będziemy mieli takie bloki opisujące
opisujące linię. No i wtedy zrobienie takiej operacji, że ja coś wkopiowuję, no to jest po prostu wybranie odpowiedniej takiej czwórki linii i po prostu powiedzenie, że no to tutaj. Tak? Znaczy to musi się dokładnie tutaj kończyć na granicy, żeby nie było, tak? Więc ta reprezentacja interleaved, ona się właśnie czasami przydaje do takich rzeczy, żeby sobie po prostu zaoszczędzić operacji wysterowywania bliterem. Tak? Ja po prostu puszczę bliter, ja sobie coś liczę na procesorze i teraz nie muszę się go 4 razy na niego czekać, czy on skończy i go ponownie programować. Tak? Więc ta reprezentacja nam się... To nie będziemy powracać, więc spokojnie. No dobrze, to jak już wiemy o tej przeplecionej reprezentacji, to pozostało nam ostatni ekstremum do omówienia, co jest implementowane w tym sprzęcie. I te ostatnie ekstremum to jest tryb hold and modify. Tak, tak troszeczkę się nazywa hold and modify. To jest bardzo chamski tryb, prawda? Tak się go. Tak się pisze. Konkretnie to jest Ham 6, tak? Bo na starszy, na Amidze 1200 na układzie AGA był jeszcze drugi tryb Ham 8. Teraz o co w nim chodzi? O co w nim chodzi? To jest bardzo dziwny tryb. Ktoś stwierdził, i to podobno na samym to chyba było na początku, że nie mieli tego dodawać. Chyba pierwsze implementacje chipsetu OCS w Amidze 1000, czyli w tej pierwszej Amidze, tak? To one chyba tego nie implementowały. Ale to nie jest istotne, bo programujemy na 500, prawda? Więc o co chodzi? Chodzi o to, że jest włączony 6-bit planów. 6-bit planów. Czyli co? Czyli to oznacza, że będziemy mieli 6 bitów na piksel. Prawda? Ok, 6 bitów na piksel. To my to zrobimy w ten sposób. Tu będą 4, 1, 1. Albo inaczej. Podzielimy sobie to na 2 i na 4 bity. I teraz o co chodzi? Bardzo ciekawe. Jeżeli sobie pomyślimy na nasz piksel, czyli piksel x i piksel x minus pierwszy, to jesteśmy w stanie, i powiedzmy, że ten piksel miał wartości r, no dobra, może inaczej, xi i x plus 1. I renderujemy ten piksel. Znaczy Amiga chce wyświetlić piksel i x plus i, prawda? No to ten poprzedni piksel to było coś takiego. Tak? I każda z tych wartości była 4-bitowa. No to co robi, co robi Amiga z tymi 6 bitami? Ona robi w następujący sposób. Jeśli nazwijmy to C i D, tak? Control i data. Jeśli C było równe 1, to xi plus 1 przypisz data bi bi. Jeśli C było równe 2, to x plus i przypisz ri d bi. No i można się domyślać, co będzie dalej, tak? Da, że wymieniamy ostatnią składową gi d i ewentualnie to powinno być l. L if i else. Czyli w przeciwnym wypadku xi plus 1 to jest kolor od D. Widać, co on robi? On bierze poprzedni piksel i jeśli to, teraz nie pamiętam, mogłem się pomylić co do tego, jaka jest dokładnie ten, jaka jest ta wartość bitów kontrola, ale to nie jest istotne, prawda? Najważniejsze jest to, że on w zależności od tego kontrola bierze wartość, kolor poprzedniego piksela, który wyrenderował i wymienia jedną ze składowych. Lub wymienia wszystko. Po co to? Da? No okazuje się, że jak się dobrze, że niektóre obrazki
To jest. To był tryb, który ja uważam, że on został zrobiony tylko i wyłącznie po to, żeby. To nie jest jakoś do kompresji? Nie, nie. To było zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby się pochwalić tym, że można wyświetlić 4096 kolorów na ekranie jednocześnie. Tak? ale wynik działania tego wbrew wszystkiemu jest, jak się to dobrze zaprzęgnie do pracy, to tutaj jest troszeczkę możliwości, jak można to pohakować. Po pierwsze, można napisać w fajny sposób kwantyzację obrazków. Tak, to znaczy się zrobić coś takiego, że wczytać sobie linię obrazka i powiedzieć tak. To popatrzmy sobie na różnice w RGB pomiędzy kolejnymi pikselami. Jak te różnice w RGB są w miarę małe, to ja je spróbuję przy pomocy tej różnicówki pociągnąć. Jak one są duże, to ja mogę sobie w linii, to ja mam 16 kolorów do wykorzystania w linii. I mogę sobie jeden z tych 16 kolorów, czy mogę takie zrobić, albo biorę ten poprzedni i go łatam, a jak się nie da załatać, to biorę sobie z palety, wciskam w to miejsce i jadę dalej. Tak? Czyli tego typu rzeczy można sobie porobić. Ale tu można jeszcze porobić parę innych ciekawych rzeczy. Okazuje się, że co? Że moglibyśmy sobie, odpowiednio sterując tymi wartościami, gdzieś na ekranie postawić coś niebieskiego. I tak długo, jak nie będziemy kolejnych pikseli dotykać, to ten niebieski będzie nam szedł w tą stronę. Więc możemy sobie pomyśleć, że może dałoby w ten sposób zrobić takie darmowe wypełnianie. Że ja postawię piksel i póki nie stwierdzę, że nie należy zmodyfikować tej składowej, to, prawda, to ten sprzęt mi automatycznie, bez modyfikacji pamięci, on mi po prostu ciągnie ten kolor przez resztę ekranu. Tak? Więc być może można to do tego wykorzystać, żeby nie rysować, żeby rysować tylko krawędzie obiektów, a nie całe obiekty i maszynka już będzie to wyświetlać. To można wykorzystać jeszcze do jednego celu, tylko trzeba wiedzieć, że Amiga, że układ Amigi ma buga. I ten układ Amigowy ma buga, bo co się stanie? Mamy taki rejestr, który się nazywa BPL Bitplane Control 0. I tam jest takie 3-bitowe pole BPU, które mówi, ile bitplanów chce używać. No to co? To jak ma 7 bitu, jak ma 3 bity, to może reprezentować wartości od 0 do 7, prawda? No to ja rozumiem, co to znaczy 1 do 6. A jak wpiszę 7, to co się stanie? Przez długi czas nikt nie wiedział. Wpiszmy sprawdzić. Sprawdźmy. No okazało się, że w przypadku układów OCS i ECS, jak się tam wpisze 7, to dzieje się coś dziwnego. Pobieraczka bitplanów nie pobiera tego, a pobiera to. Nie pobiera bitów kontrolnych, ale pobiera 4 bitplany tylko. A tryb hold and modify nadal jest aktywny. No dobrze, to skąd się weźmą te bity? Z bufora. Czyli co 16 pikseli będą dokładnie takie same. Tak jak wstawimy w buforze. Ten bufor się nazywa BPL DAT no, czy co, 4 i 5. Tak? No bo każdy, bo ta maszynka sobie pobiera do tych buforów, do tego BPL data, prawda? Jak pobiera, to pobiera do tego. Więc jak ja ustawię 4 i 5, to zdeterminowałem na 16 pikseli, jakie będą kolejne wartości tego pola kontrolnego. No to co? To na 16 pikseli, prawda? To co można by było zrobić w 16 pikselach? 16 pikseli można by było sobie podzielić na nible i powiedzieć, tu wymieniam R, tu wymieniam G, tu wymieniam B, bo nie mam innego pomysłu. No, no i co? I okazuje się, że w takim razie
Czy ja dobrze powiedziałem? Nie, źle powiedziałem. Źle powiedziałem. Inaczej robimy. W 16 pikselach dzielimy go owszem na nible, ale w każdym niblu mówimy wymieniaj RGBBB, RGBBB i tak dalej. Ha, teraz lepiej. To oznacza, że co 4 piksele mogę wymienić cały kolor. Cały kolor, wszystkie jego składowe, sterując wyłącznie bitplanami, tak? I co ciekawe, nie zżera mi transferu na transferowanie tych dwóch bitplanów, czyli jadę na 4 bitplanach przez cały czas, więc jest fajnie, bo tam, jak się popatrzycie w te cykle, to jest fajnie wtedy, tak? Bo zostaje akurat tyle wolnych, ile trzeba. I w ten sposób można sobie zrealizować 320 na 4, czyli 80. No później można 256 na 4 zrobić, czyli 64, czyli można sobie zrobić bufor 80 na 64 w pełnym RGB 12-bitowym. Tak? Więc można trochę oszukać, zrobić sobie taki tryb z dużymi pikselami i ten efekt UV map RGB na tym bazuje. Tak? On tam bije i kopie te plany w odpowiedni sposób, prawda, korzystając z tych własności, żeby to wyświetlić, tak? No dobrze, czy coś jeszcze ciekawego zostało? No, możemy sobie troszeczkę pooglądać niektóre efekty i popatrzeć, co tam się w nich dzieje. Więc spróbujmy. Więc z takich ciekawszych efektów, w których się coś ciekawszego dzieje z bitplanami, no to przede wszystkim Blurred i Highway, tak? Tam jest troszeczkę, dobrze, effects, dużo gadam, nie potrafię gadać i jednocześnie pisać. To trochę dziwne, bo powinienem właśnie mieć móc. A, no właśnie, co się tutaj dzieje? Czym się różni to od tego? No to jakieś inwersja kolorów jest? Od dolnej części? Nie. A tam inwersja, komu by się chciało piksele przepisywać? Po prostu są zamieniane kolory. No tak. Wiecie, jak to jest zrobione? Liczy się tylko 160 na 128. Czyli jest taki bitplan 320 na 128. On jest o jedną linię większy. Tak? No, żeby tam coś się zrobiło. No i teraz co ja robię? Ja go tutaj normalnie renderuję z jedną paletą. Tutaj tego nie widać, ale wydaje się, że jest jedna linia odstępu między tym a tym. Tak, żeby się wyrobić z wymianą całej palety na 100%. Tak? Więc po pierwsze, jak dojadę do połowy ekranu, to wymieniam całą paletę. No i rzeczywiście, robię inwersję kolorów, ale na palecie, tak, a nie na wszystkim. I robię tak, że zamiast pobierać bitplany odtąd, pobieram bitplany od połowy tego ekranu, od połowy pierwszej połówki ekranu, tak. Więc ja zmuszam go do wyświetlenia poprzedniej połowy ekranu, tylko że robię mu z offsetem 20, tak, 20 słów maszynowych. Zdaje się, tak? A to jest liczone na biterze, tak? Jak jest liczone, to się jeszcze dowiemy. Ale widać, no to dobra, no to taka pierwsza ciekawa rzecz, że można rzeczywiście coś ciekawego robić z tymi naszymi... Z tymi naszymi bitplanami i z tą pobieraczką bitplanów. To też jest ciekawe. No to też jest ciekawe w takim sensie, że te części, w których się dzieje animacja, one są rzeczywiście odseparowane, to znaczy się osobno się liczy, liczą obydwie. No i tutaj macie taki szereg rzeczy, że właśnie ja jadę z wyświetlaniem jakiegoś obrazu, przeprogramowuję cały układ w środku, wyświetlam to. Tu wyłączam DMA, bitplanów,
bo wolę, żeby Bliter działał wtedy, zamiast pobieraczki bitplanu, więc tutaj oszczędzam cykle dla Blitera, ale żeby nie było pusto na ekranie, to rzucam sprite'a. A no bo ten sprite tam tylko ileś mi zajmie, ja go mogę w dowolnym miejscu mieścić, prawda, jest super. Po czym znowu otwieram DM-a bitplanów i renderuję to, tutaj wymieniam wszystko, znowu wymieniam wskaźniki po to, żeby jechać dalej i już. Tutaj jeszcze może, nie wiem czy widać, ale chyba w oryginale, jak był zrobiony w demie ten efekt, to jeszcze pulsowała paleta na tych elementach. Tak, w sensie, że podbijałem jasność do rytmu, tak? Więc to też można było zrobić. Więc to jest tak, że często jest tak, że się tworzy bazę efektu, tak jak robiliście sobie z tym Running Man, z tym anime, prawda? Że robi się bazę na przykład na biterze, a potem się ją tam dokopuje biterem przepraszam, dokopuje się koperem i właśnie tymi sterowaczkami do bitplanów, żeby ten efekt jakoś no, był jeszcze atrakcyjniejszy, tak? Czyli było mięska, teraz jest postprocesing, tak? Więc często tego typu rzeczy. Sprite się też w ramach postprocessingu dołącza i tak dalej. No dobrze, to coś porozmawiałem. Tryb Dual Playfield. Czy ja gdzieś z trybu Dual Playfield korzystam? Wygląda na to, że tak. W kredytach jest wykorzystywany. A zdaje się, że żeby się za bardzo nie napracować, to tu są dwa playfieldy. Znaczy tu w ogóle jest znowu split screen, tak? To znaczy się osobno jest renderowana kula, ona w demie jest już animowana, tak? I ona jest zrobiona na jednym playfieldzie i na czterech bitplanach. Później jest dual playfield, tak? Ten dual playfield jest zrobiony w ten sposób, że są trzy bitplany na tło, trzy bitplany na tych, prawda, skoczków. I co? I jeszcze się dzieje tutaj, no i widać, że tam to jest statyczne, więc tam akurat ja paletę wymieniam. To być może jest coś, co też pominęliśmy dzisiaj, skąd się biorą kolory dla poszczególnych playfieldów, tak? No więc dla playfieldu jednego są kolory od 0 maksymalnie do 7, dla playfieldu drugiego od koloru 8 do koloru 15, tak? Dla sprite'ów od koloru 16 wzwyż. Ale będziemy jeszcze o tym rozmawiać, będziemy sobie to przypominać. A więc to jest dual playfield tutaj w środku, natomiast ten Sushi Boys tutaj na dole, on jest chyba w 16 kolorach zrobiony, czyli znowu już włączam tylko jeden playfield, tylko że robię te wszystkie myki ze scrollingiem, tak? Czyli ustawiam te opóźnienie, kadruje, tak, żeby mi tutaj wjechało, no i oczywiście tam jest jakiś cyrk, bo się na jakiegoś baga. Znaczy, jest jakieś różnice między OCS-em i ECS-em. OCS to jest, tutaj mam chyba ECS-a, znaczy chodzi o to, że 500 były z różnymi rewizjami tego samego chipu zapuszczane i one tam były jakieś tiny, winy, winy, prawda, różnice takie, ale one gdzieś czasami wychodzą, te różnice. No dobra. To jest pokazane. I teraz co jeszcze ciekawego jest? Lustrzane odbicie widzieliście. Wyświetlanie grafiki. Mogę wam jeszcze jeden efekt pokazać, właśnie ten. To właściwie nie jest efekt. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli że jak mamy ten tryb HAM 6, to można odpowiednio sterując wyświetlić całkiem dużo kolorów na ekranie i nie widzieć za bardzo tych artefaktów związanych z tym, że wymieniamy składowe co czwarty piksel de facto. Znaczy, że no wymieniamy tylko jedną składową, tak? No więc jest jakiś taki obrazek. Nie widać za bardzo tutaj tych artefaktów, ale gdybyście się przyjrzeli, to tutaj jest dość sporo kolorów i to dość widać, prawda? Że to jest zdecydowanie więcej kolorów niż 32 na ekranie. Tak, i to jest w pełni statyczne. To, co się tutaj dzieje, to tylko to, że chyba co 13 albo 16 kolorów, od 13 do 16 kolorów na linii wymieniam po to, żeby zniwelować te błędy.
tak, związane z tym, że mam zbyt duże różnice między kolejnymi pikselami, tak? Więc można coś takiego wyświetlić. Daje się. Co jeszcze? Jak tam z czasem stoimy, no już powoli musimy kończyć. No oczywiście te wszystkie efekty oparte o tryb HAM, to jest to, prawda? Tutaj widać, że jak ja bym zrobił te piksele takie 4x4 dokładnie, to by było troszeczkę za bardzo widać, więc ja tutaj je troszeczkę tak rozrzucam. Taki dithering robię, który polega na tym, że tam się spóźnią na 2 piksele w kolejnych liniach i to się tak trochę miesza, tak? Więc żeby rozmyć różnicę między tymi takimi krowiakami pikselami, prawda, 4x4, no to tam zrobiłem jakiś taki post-processing i to też dosyć efektownie wygląda, tych kolorów tutaj też jest dosyć dużo, tak? No ale to nie zmienia faktu, że to są piksele 4x4. Więc nie można tutaj dać jakichś ostrych krawędzi w tej UV mapie, bo to od razu będzie widać, tak, że są po prostu krowiaki piksele, więc jakieś takie ładne, płynne kształty, tak. Na krawędziach to widać, co się dzieje. Gdzie? No schodki na krawędzie. A no schodki, no to jest ten post-processing, prawda? Czy gdyby tą klatkę zatrzymać, to będzie widać, że te pierwsze piksele, one są strasznie niedokładne, bo one wszystkie startują od zera. Tak? Więc one od zera muszą każdą ze składowych wrzucić, tak? I dopiero potem się tam jakoś to, potem się jakoś to rozchodzi, tak? Co jeszcze tutaj mam ciekawego? A mam również, to pani Ola z pewnością będzie zainteresowana tym, prawda, jak wyświetlić taką grafikę do gry, tak? Mhm. To daje się wyświetlić grafikę do gry i to trzeba odpowiednio na tym zapanować, prawda? Ale widać, że to się da zrobić jakoś sensownie i że to działa, tak? Więc to jest tak, że tam jest odpowiednio to zorganizowane w pamięci, ja tutaj dorysowuję tylko, prawda, ten kranic, który wjeżdża, tam te resztę zapominam, prawda. Więc widać, to nie jest optymalizowane, to był taki proof of concept, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście działa, to pewnie można to zrobić. No, mam wrażenie, że to czasami szarpie, tak, i musiałbym się temu dokładnie przyjrzeć, ale jest okej, jest okej, da się, tak. A da się to zrobić. To jest w 4 bitplanach zrobione. Z tego co pamiętam. Po prostu moje pytanie było, no bo na tym były 2 rejestry do skrolowania, jedną i drugą. Po prostu się podaje jakiś tam offset, żeby to sobie w jakimś tam większym polu jeździć. Tak, i takim jeszcze ciekawą rzeczą, bardzo szybko, którą chciałbym pokazać, to jest, że możemy przy pomocy rotacji palety symulować ruch. Tak, czyli mamy gradient kolejnych kolorów. I jak rotujemy te kolory, to czy się zmieniamy. Każdy wodospad w grze, myślę. Tak, każdy wodospad. Znaczy to jest tak charakterystyczna rzecz, że trudno ją z czymkolwiek innym pomylić, tak? Więc to jest na przykład tu, prawda? Tło jest w pełni statyczne, jako bitmapa. W pełni statyczne jest ta bitmapa. Nic nie przerosowuje, tylko lecą te logosy, tak? To jest w pełni statyczne w takim sensie, że tu jest po prostu zrobiony gradient kolorów od 0 do 1 i ja odpowiednio przesuwając kolory w palecie koloruję te poszczególne paski, tak? Koloruję ten gradient i w ten sposób bardzo ładne oszustwo. A propos tych napisów, bo jak chcemy być prawdziwymi demoscenowcami, to musimy się nauczyć robić jeżdżące po ekranie napisy. No tak, tak. Spokojnie, prawda, będzie okazja, myślę, jeszcze. I czy jeszcze coś zostało? Tak, jeszcze został mi jeden efekt, który też już być może dotykaliście, czyli ten efekt z glitchem, prawda? No jak myślicie, co ja tutaj robię? Zmienia opóźnienie w każdej linii? Tak. No. Zmienia opóźnienie w każdej linii, tak, że prawda się robi tak. A jak się kliknie, to się robi. A jak się kliknie, tylko nie pamiętam, tylko prawym, prawda? To jeszcze trzeba by było mieć klikać prawym, a ja nie umiem. Więc jak się kliknie prawym, ajaj. Jak się kliknie prawym, już klikam prawym.
To wtedy się coś takiego dzieje. Jak myślicie, co się tutaj dzieje? Żeby stworzyć biały z trzech różnych kolorów, to ile trzeba mieć big planów? No bo to jest każdy, prawda? Bo to jest czerwony, zielony i niebieski się pokazuje na krawędzi. Odpowiedziałeś na pytanie, tak? No, trzeba mieć, prawda? Trzeba mieć trzy bit plany. Trzeba mieć trzy bit plany i odpowiednio paletę ustawić, tak? To znaczy się, jak mam bit plane odpowiedzialny za R, za G i za B, no to jak będę mieć na każdym z nich jedynkę, to muszę ustawić biały. Jak będę mieć tylko na dwóch, no to będę mieć albo tam, ja się nie znam na kolorach, prawda, ale to jest jakieś magenta, albo tam jakiś cyjan, albo coś tam, prawda? No i tyle, prawda? Albo żółty. Więc tutaj też jest oczywiście tam jakaś zmiana pozycji tych bitplanów i taka, żeby go tak roztrząsnąć troszeczkę, prawda, ale z grubszą mam trzy bitplany. Znaczy, tu jest tak, że z dwoma bitplanami jest łatwo, z trzecim jest najgorzej. Tak, bo mogę sobie sterować parzystymi, nieparzystymi bitplanami, tylko ten parzysty mi zostaje na sam koniec i jeden protest, tam coś muszę jeszcze dobić łokciem. No tak? To były jakieś, bo ja przerabiałam to. Tych zabaw z bitplanami można dużo ciekawych rzeczy osiągnąć. Po pierwsze, renderujemy do bitplanów, możemy na tych bitplanach robić jakiś post-processing, a odpowiednio myśląc o tych bitplanach możemy właśnie robić takie efekty jak glitch albo transparency, tak? Transparency też jest ciekawym efektem w takim sensie, że tu jedyne co robię to zmieniam kolory. Zdaje się, że okej, jeszcze trzeba przesuwać tym dostawem, ale to się tam jakoś tam robi, prawda? To nie jest zaraz. Tutaj, znaczy to wszystko też bazuje na palecie odpowiednio. Nie pamiętam teraz, chyba tło jest chyba w trzech bitplanach, ten dostan to są chyba dwa bitplany. I ja po prostu odpowiednio, patrząc sobie na tą paletę, ja odpowiednio albo mówię, że ten kolor, którym jest narysowany Ghostown, albo on się wyróżnia, albo on się zlewa z tymi poprzednimi. Tak. Ale to jest wszystko bazowane na palecie. To widać, jak to tło najeżdża na jakieś białe elementy z tego świetlą czarnego. Ale ja tutaj też faktycznie nic nie rysuję, to jest wyłącznie zabawa. Wyłącznie zabawa rejestrami kolorów. Tak. Tego typu efekty też można osiągnąć. No dobrze, posłuchajcie, to ja już bym kończył, bo i tak przeciągnąłem. Czy macie jeszcze jakieś pytania do tego, co się dzisiaj okazało? Nie. No dobrze, to w takim razie dziękuję i kończymy nagrywanie.